Siemano, siemano, Mexicano TV, otwieram wam drzwi i zrobimy szybki obiad. Szybki, szybki obiad i dosyć smaczny. Słuchajcie. Oczywiście wieje wiatr, ja się tu przebijam przez krzaki, ale tam kurde cisną. Oczywiście szpachelki pospadały, ale dobra. Odpalamy maszynę. Odpalamy maszynę. Posłużymy się oczywiście tymi nożami, one są naprawdę fajne. Polecam je. Sprawdzają się, naprawdę, słuchajcie, się sprawdzają. Dobra. Zrobimy to na maśle, słuchajcie, a co zrobimy? Na taki obiad, śniadanie albo obiad, kolacja, no trudno mi powiedzieć, jak to ująć. Kurde, i znowu będę musiał sprzątać. Znowu będę musiał sprzątać, kurde, z tego. Z ziemi, no. No ale nic, nic nie poradzę. Mamy tutaj też tak. Mamy pomidory. Słuchajcie. Mamy dwa pomidory. Nie widać. Trochę się posunęło. O. Muszę przytrzymać. Inaczej się nie da. Dobrze by symetrycznie było. A! O tak o, właśnie. O tak o. Jak widzicie. Cytki urosły. Dobra. Koniec żartu. Mamy dwa pomidory, które skroimy. Mamy do tego śmietanę. No i... Słuchajcie, sól oczywiście jest sól. No, ale długo to się będzie grzało. Mamy ogórki konserwowe do tego. Końcówka grzybów. Grzybów. Ktoś może mieć złe skojarzenie, ale to nie są te, to pieczarki. Zaraz wpadnę w tą choinkę. I jeszcze to jest. To jest najważniejszy składnik. Ja wcześniej, słuchajcie, zamarynowałem sobie, nie wiem czy widać, zamarynowałem sobie wcześniej karkówkę. Oczywiście dzisiaj, tylko że rano. No także już postała sobie parę godzin, kurde, co to? Parę godzin, także powinna być dobra. Zwykła, najprostsza marynata. Pieprz, sól. Nie, soli nie dawałem. Pieprz i marynata do tych. No kurwa, oni muszą teraz mi tutaj mordę drzeć. Jezu Chryste. Zawsze ja mam problem z nimi. Niech oni skończą tą budowę jebaną. Marynata zwykła do karkówki. W ogóle, zobaczcie, ostrzygłem się już teraz, już jeszcze lepiej jest. Ale mam niespodziankę dla jednej osoby, ale pokażę ją potem. Najpierw pociacham pomidory. Czosnku nie będę dawał. Dodam, mówię, tak jak mówiłem wcześniej. Dodam, słuchajcie, ogórki konserwowe i pieczarki. To taka na przystawkę będzie. Jestem bardzo zadowolony z tych noży. A tu się wypierdolę, tu jest tak nierówno, że jak idziesz, to nie będę mógł trendy iść. No ale dobra. No. Tu z górki, tu na górę, tu pod górę. Dobra. Ale teraz użyjemy innych noży. Budowlańcy typowo muszą krzyczeć na kurwa na całość. Wiem, bo sam krzyczałem. No dobra, posłużymy się tym nożem. Ja zawsze też krzyczę zaraz. Chyba głusi są. Dobra, wszystko fajnie, tylko gdzie ja to...
Gdzie ja to położę, jak talerze nie wziąłem? Lecę po talerz, słuchajcie. Zaraz będzie niespodzianka dla jednej osoby. No, wracamy z powrotem. Pomidory zarzucone. Meksykano jest. Jeden. Pomidory zarzucone się trochę musiał się trochę podgrzać, nie? Tylko. Aha, ja nie wyrzucę na pomidor. To mamy w porządku. I teraz idziemy zbierać tą słynną sałatkę z mlecza. Nawracamy z powrotem, słuchajcie. Meksykano jest. Kurde. Bez. Zgubił ten. Dobra, Findy. No chuj kupię drogi. Słuchajcie. Mamy to. Chyba, że znajdę znowu. Mamy tą sałatkę. Jeszcze nie gotowa. Trzeba wyciągnąć koniecznie już na półmisek. Pomidory. Koniecznie. Był za luźny trochę. Kurde, ale mówię wam, wieje jak... Ale to nie wiem, już na Białostoczynie, słuchajcie, to jest jakiś chore. To się chore robi, to jest wszystko na maśle robione. Następnie to zrobię, a wrzucę mięsko. Mięsko się bardzo, bardzo szybko będzie smażyć. Jednak, bo jest dość delikatne. Także zrobimy mięsko i zajmiemy się... Zobaczcie, zajmiemy się... To jest naprawdę... To nie jest sałata. To jest... Nie wiem co to jest. To jest ten, kurde, mleczno. Także... Słuchajcie, pokażę wam jak najszybciej zrobić mleczko. Jako sałatę. Niestety nie mogłem się pokusić. Ale trudno. Oczywiście... Trzeba wymieszać i się opierdolić, dobrze, że się nie udało. Ja mam akurat 12, bo w ogóle słuchajcie, dzisiaj miałem taki kłopot z mięsem, rzadko kiedy to się zdarza. No i mieszamy jak sałatę. Mieszamy jak sałatę i już. Kto chce, to ją może pociąć na kawałki, kto chce może w całości, ja robię w całości. Do tego dodajemy, kurde, już teraz to mięso muszę pilnować, naprawdę, słuchajcie. Dodajemy soli, nie za dużo, chyba że ktoś zakochany jest, to tak. Dodajemy soli. Udowodnię wam, że to jest zjadliwe, to naprawdę to jest mlecz. Ci, co się znają trochę, to wiedzą, że to można normalnie zjeść. Muszę przerzucić karkówkę, bo mi się zaraz ona bardzo szybko dochodzi. No i ludzie. Trochę kurde. Dobrze. Będzie gitara. Będzie to czysta. A to musi przejść. Naprawdę, słuchajcie, to jest zjadliwe. Ja to zjem przy was. I mówię szczerze, że nie wiem, czy to nie ma większych właściwości. Kurczę, do tego jeszcze dodamy do mięsa, skoro już do mięsa, to dodamy jeszcze jednego burasa konserwowanego. No już muszę drugą stroną stanąć, no. No to dobre. Próbujemy. Babcia zawsze tak kroiła, świętej pamięci. O. Na 4. Do tego dodamy pieczarki. Niech się dusi. Do tego, słuchajcie, dodamy pieczarki. A nóż coś... A jest, już mam. A nie, nie mam. Przy tym wietrze to, słuchajcie, jest naprawdę ciężko pracować.
Ja nie wiem, ta pogoda w Białymstoku jest psychicznie chora. I dodamy jeszcze kilka pieczarek marynowanych. Ciekawe, czym ja je wrzucę w tym. Także moim zdaniem, słuchajcie, danie będzie dosyć syte. Jest dość proste. Sos to można wypić, nie? Zawsze to ocet, alkohol. Nie, to niezdrowe. Chyba będziemy zdejmować. No, raczej tak. Na pewno. Jakże zacne jedzenie. Mieszanie smaków przede wszystkim. Kurde. Budowlańcy. Mieszanie smaków. Do tego ja wam pokażę wam. Naprawdę. To jest sałatka z mlecza. I naprawdę wam pokażę. To normalnie się zjada. Jak zwykłą sałatę. Mniej więcej ta sama częstliwość jak to powiedzieć, no może trochę bardziej gorzka. No i do tego dajemy po prostu sałatę, która jest za darmo, która rośnie na polach i wszędzie. Tak, słuchajcie, wygląda na nie. Nie wiem, czy widzicie. Myślę, że jak każdy spróbuje, to mu posmakuje. Są różne smaki. Jest pomidor, jest ogórek, korniszon. Są pieczarki marynowane. Jego sałata. No i oczywiście główny składnik to jest karkówka. Także trzymajcie się jeszcze raz. O, właśnie niespodzianka. Nie była jeszcze niespodzianka. Ktoś mi tu zagaił. No, naprawdę, obstrzygłem się, fajnie wygląda teraz wszystko. Ktoś mi tu zagaił o jednej rzeczy. Natomiast o jakiej rzeczy? O tym zagaił. Kurde, mało nie upadł za to. Pierdolony wiatr. Otóż wygaił. Także jak widzisz, też twoje marzenia się spełniają. Czy ja pokupił łańcucha? Co? Także marzenia twoje się spełniają. Prosiłaś o to. Masz to. Dzisiaj kupiłem już. No, także skoro dobrze w czapeczce wyglądam, oczywiście nie dla każdego pewnie, no to bardzo mnie to cieszy. No i wszystko. Pozdrówka dla was jeszcze raz. Mam nadzieję, że kacy nie macie, że sobie zjecie jakiś posiłek podobny do mojego. Albo coś sami wymyślcie. Ten mecz między zęby mi wchodzi. Kurde, jebana macie. No i się rugnąłem znowu. Także barwy zmienione troszeczkę delikatnie. Pomarańczowo-czarno i czarna czapka. No pomarańczowe nie znalazłem niestety. No, także trzymajcie się. Jutro prawdopodobnie będzie live. Albo jutro wyjadę. Zobaczymy. Jeszcze nie wiadomo. Trzymajcie się.